Szok. Żona Ryszarda Kalisza usłyszała zarzuty. Prokuratura oskarża ją o prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości. Dominika, w chwili zatrzymania przez policję, miała mieć 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Szokujące ustalenia Superekspresu. Jak podaje tabloid, prokuratura postawiła żonie Ryszarda Kalisza zarzut prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. W połowie lutego kobieta miała nietrzeźwa, zasiąść za kierownicą auta. Reklama w chwili zatrzymania przez policję kobieta miała prawie 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu, poinformował Superekspres Łukasz Łapczyński, rzecznik prokuratury okręgowej, w Warszawie. Funkcjonariusze zatrzymali ją na ulicy Konrada w Warszawie. Wcześniej ktoś zadzwonił na numer alarmowy i poprosił o interwencję. Przekonywał, że auto prowadzi nietrzeźwa kobieta i tak rzeczywiście było. Według Onetu Dominika jechała z 3,5-letnim synkiem. Zatrzymano jej prawo jazdy. Kobiecie grozi kara grzywny, lub pozbawienia wolności do 2 lat, zakaz prowadzenia pojazdów od 3 do 15 lat oraz świadczenie pieniężne w kwocie od co najmniej 5 tysięcy złotych, a maksymalnie do 60 tysięcy. Złotych. Dominika, podobnie jak Ryszard Kalisz, jest adwokatem. Zobacz więcej materiałów.